Panie Marszałku, chyba pierwszy powód chyba do radości, że wśród młodzieży jest tyle ciekawości, bo tych pytań było dzisiaj ogromna moc dotycząca i samego kraju i sytuacji krajowej i międzynarodowej. W Opolu spodziewał się Pan takiego przyjęcia? Spodziewałem się inteligentnej i dynamicznej młodzieży. Przede wszystkim jestem wdzięczny pani senator Jazłowieckiej, że zaprosiła mnie do Opola i panu prezydentowi za obecność. No i rzeczywiście młodzież ciekawa świata. Chciałem zapytać o raport o stanie państwa, panie marszałku. Dzisiaj, kilka dni przed wyborami i za kilka dni. Ten raport może być zupełnie inny. Mówię oczywiście filozoficznie. No, w tej chwili dochodzą informacje o dymisjach najwyższych dowódców wojskowych. I to przypomnę, parę tygodni po tym, jak rząd zagrał planami operacyjnymi Wojska Polskiego w kampanii wyborczej. Skandaliczne rozchwianie państwa. To pokazuje, jaką drwiną z Polaków jest hasło wyborcze bezpieczna przyszłość Polaków. No ani niebezpieczna, ani nie przyszłość, ani nie wszystkich Polaków. PiS prowadzi nas do wyjścia z Unii Europejskiej, strasząc nas zgniłym Zachodem, jak kiedyś komuniści. A my chcemy, żeby Polska była wpływowym członkiem Unii Europejskiej, takim, który programuje i wpływa na politykę całej Unii wobec postsowieckiego wschodu. To jest rola Polski. Bycie w grupie trzymającej władzę w Unii, a nie gdzieś na marginesie pod sankcjami. Wracając oczywiście do wyborów, bo wiele mówimy o tym, jaka będzie frekwencja. Dzisiaj ci młodzi ludzie napawają optymizmem, że może jak pójdziemy, to rzeczywiście ta sytuacja się może zmienić, ale co trzeba jeszcze zrobić przez tych ostatnich parę najbliższych dni? Bo mówimy o sile kobiet, mówimy właśnie o liczbie wyborców. Panie marszałku, jak pan teraz na to patrzy? No właśnie, siła kobiet. Chodziłem na marsze strajku kobiet w Bydgoszczy, w Szubinie, w Nakle, w Warszawie. Wtedy autorytarna władza narzuciła najbardziej okrutne rozwiązanie, jeśli chodzi o aborcję, gorsze niż w irańskiej Republice Islamskiej. No ja nie wyobrażam sobie, że którakolwiek z wtedy protestujących kobiet mogłaby dzisiaj nie pójść na wybory i nie zagłosować, aby to okrutne prawo zmienić. Więc wtedy się nie udało, no bo władza po prostu była nieczuła na głos kobiet, ale teraz, jeśli pójdą do wyborów, to się uda. To PiS w jednej z swoich pierwszych decyzji zlikwidował konkursy w służbie cywilnej i wysłał Misiewiczów, Pisiewiczów do spółek Skarbu Państwa. A my przywrócimy merytokrację, przywrócimy konkursy, żeby ważnymi instytucjami czy firmami zawiadowali najlepsi z nas, a nie pociotki pisowskich działaczy. No, to jest rozregulowanie całego państwa, upartyjnienie wszystkiego z lasami państwowymi włącznie. My to zmienimy, pociągniemy do odpowiedzialności tych, którzy łamali konstytucję i prawo i pojednamy się z resztą.